To jest osoba ciepła, stonowana. Czego brakuje teraz w polskiej polityce? Wielka kultura, wielka, powiedziałabym, ogromna klasa pani Kidawy-Błońskiej. Jest to człowiek szlachetny, kulturalny. Reprezentujemy warsztaty terapii zajęciowej i teatroterapii, teatr ludzi niepełnosprawnych. Szanowna pani premier, my się bardzo boimy, że nam warsztaty zabiorą. Nie zabiorą, warsztaty muszą być. Za swoje pieniądze malowaliśmy warsztaty i po prostu to jest straszne, co się dzieje. Prosimy o pomoc. Chciałam pogratulować i życzyć wszystkiego dobrego, żeby wreszcie był premier z prawdziwego zdarzenia. Wszelkie przejawy sympatii ze strony czy pani marszałek, czy innych posłów są niezwykle ważne z mojego punktu widzenia. Ja po prostu kocham tą kobietę, to jak ją mam odbierać? Pełnym sercem ją odbieram. Życzymy wygranej. Głosujemy wszyscy. Twardo głosujemy, bo trzeba zmiany. Życzę pani Małgorzacie, chciałabym powiedzieć pani premier. Do tego mi życzyła. A my kobiety mamy w sobie tyle siły. Mamy, właśnie ja liczę na kobiety, że kobiety się zorganizują wszystko. Chciałbym, żeby nie PiS wygrała, tylko pani wygrała, które wierzę, że pomożecie tym osobom. Jestem z nimi całym sercem, mimo że jestem jeszcze dzieckiem. Pani Małgosiu, trzymam za panią kciuki i uważam, że jest pani bardzo dobrą osobą na premiera. Fajnie by było również dla mojego pokolenia, gdyby pani reprezentowała nasz kraj. Pani Małgorzato, jutro nie tylko może być lepsze, ono po prostu musi być lepsze.